Przeczytaj na głos pytania pojawiające się przed tobą na ekranie i odpowiedz na każde z nich. Masz 5 minut. Okej. Ale teraz nic nie ma. Czy obawiasz się walki z Łukaszem? Nie boję się, że puszczą ci nerwy? Nie, nie boję się. Traktuję to walkę nie jako walkę, jako sparing. Dam po prostu Łukaszowi popracować. Jak wiele razy już mówiłem, że nie będę odpalał się. I na spokojnie pobawię się i dam chłopakowi popracować. Sam nic zbytnio dużo nie zrobię. Także jestem pewny, że nerwy mi nie puszczą, bo... No dobra. Oleś, czy nie widzisz, że Madzia zupełnie do ciebie nie pasuje? Nie zwracam na to uwagi. Mam obojętnie. Mi dobrze jest z Madzią, także to jest najważniejsze. Cześć, Oleg, dlaczego wszędzie chodzisz za Madzią, nawet do toalety? Nie wiem, o tym nie myślałem. Może dlatego, że kocham tą dziewczynę i chcę jak najwięcej czasu spędzać z nią. Przyciągnął mnie do tej dziewczyny. Dlaczego nominowałeś 2 razy Madzie, a po 3 tygodniach wyznałeś jej miłość? Jakie są twoje prawdziwe intencje? Szczerze mówiąc, bardzo żałowałem, że nominowałem Madzie. Może gdzieś tam z tyłu głowy miałem takie, że czułem, że coś się rodzi do Madzi i chciałem w ten sposób jakoś, nie wiem, temu zapobiec. No a teraz, no to zupełnie inaczej teraz, także o wszystkich tych nominacjach żałuję. I tak naprawdę sam nie mogę odpowiedzieć, dlaczego nominowała Madzia. Ale gdybyś miał wybrać wygrana programu albo związek z Madzią, na co byś się zdecydował? Z Madzią związek. Hej, Oleg, czy jesteś ze wzrostu Łukasza? Jestem. Jestem i tak naprawdę bardzo często. Hej, Oleg, bardzo cię lubię, ale zastanawiam się, jak czuje się teraz Stefania miłego wieczoru. Stefania to jest moja najlepsza koleżanka, była kiedyś moją dziewczyną. Życzymy sobie szczęścia zawsze, także wiem, że czuję się dobrze. Dla niej, jak i dla mnie jest najważniejsze, to nasze szczęście. Jak ja jestem szczęśliwy, to ona jest szczęśliwa, ja tak samo. Olesz, czy powiesz Madzie, że ją nominowałeś? Powiem, ale po programie, bo tutaj tego nie mogę powiedzieć. Ja Madzie nigdy nie kłamię i nic nie ukrywam, także wszystko jej powiem. Olesz, kogo najmniej brakowało być w domu Wielkiego Brata? Wymienię 2 osób. Radek, bo jest najbliższą osobą dla mnie. No i Madzia. Dlaczego, to chyba nie ma sensu tłumaczyć. No bo kocham tą dziewczynę. Koniec rozmowy. Twój czas minął. Dziękuję. Wielkie bracie.